Nazywam się Piotrek Szwedowski. Na rowerze górskim jeżdżę od 1991 roku. Na e-bajkach jeżdżę od 2016 roku. Dzisiaj zamierzam dużo pojeździć po nowej trasie F-Line w Srebrnej Górze i dlatego postanowiłem zabrać rower, który posiada napęd elektryczny Shimano EP8. Przez ostatnie 6 sezonów przejechałem tysiące ścieżkowych kilometrów na e-bajkach i chciałem się podzielić z Wami moimi odczuciami. Pierwsze co pamiętam, gdy pierwszy raz wsiadłem na e-bajka, to dokładnie to samo uczucie, jak byłem mały i dostałem pierwszy rower, czyli takie poczucie wolności, tylko nie tak jak było w przypadku mojego pierwszego roweru, że poczucie wolności dotyczące podwórka czy osiedla, tylko poczucie wolności w górach. Czyli patrzysz sobie w góry, patrzysz na jakieś miejsce i wiesz, że bez problemu za chwilę tam dojedziesz. I to jest mega fajne uczucie, daje Ci to wolność i radość. To jest pierwsza rzecz. Poczucie wolności w górach to jest pierwsza sprawa. Kolejne trzy ogromne zalety w mojej ocenie w temacie bajków to po pierwsze, jeździsz dużo, dużo więcej i tu nie ma dyskusji. Jak masz e-bajka, jeździsz dużo, dużo więcej. Spędzasz więcej czasu na ścieżkach, więcej kilometrów ścieżkowych. Jeżeli jeździsz więcej, to jesteś bardziej szczęśliwy, bo wiadomo, jeżdżenie to jest szczęście i o to w tym wszystkim chodzi. Druga niezwykle ważna zaleta użytkowania e-bajka dla mnie dotyczy się braku wolnego czasu, obowiązki rodzinne, domowe, zawodowe. E-bike daje nam możliwość tego, że przez 45 minut, godzinę jesteśmy w stanie naprawdę się wyjeździć, w sensie zjechać 2-3 razy swoją ulubioną ścieżkę, złapać flow, poczuć endorfinki i mając mało czasu nie wyszlibyśmy na normalny rower, a na e-bike'u zrobimy tą rundkę, dwie rundki i mamy dobry dzień, jesteśmy zadowoleni. Trzecia zaleta elektryka to paradoksalnie świetny trening. Obiegowe opinie mówią, że elektryki to są rowery dla leniwych. W mojej ocenie jest to bzdura. Elektryk to jest maszynka do robienia zdrowia. Już Wam mówię dlaczego. Zdecydowana większość czasu, jaką spędzasz na elektryku, to jest jazda w tlenie. Dla większości ludzi jeżdżących na rowerze jest to najlepszy rodzaj treningu, jaki może być. Budujesz cardio, palisz tłuszcz i nie zakwaszasz się. Jeżdżąc w tlenie, produkujesz dużo endorfin, a większa ilość kilometrów ścieżkowych ma świetny wpływ na Twoją technikę jazdy. Koniec gadania. Ja idę robić to, co lubię najbardziej, czyli jeździć. Widzimy się na ścieżkach. Thank you.